Witam Was bardzo serdecznie na tej prezentacji. Zaczynając, chciałabym powiedzieć, że to jest wstęp do tematu dostępności. Dlatego jeżeli na co dzień zajmujecie się testami dostępności i macie normę łykach w małym palcu, to prawdopodobnie jeszcze jest czas na zmianę sali, bo będziemy mówić o tych podstawach. Ale jeżeli nie znacie tego tematu, a chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej, to myślę, że po tych 30 minutach takiego wstępu będziecie trochę mieli i na pewno będzie od czego zacząć konkretne testy. Zaczynając, chciałabym jeszcze też Was zapytać, czy kojarzycie ten termin w ogóle, który jest użyty w tym tytule, Universal Design? Chyba nie, bo nikt nie podniósł ręki. To też jeszcze trochę to wyjaśnię. To jest taki najbardziej modny termin dotyczący właśnie udostępniania różnych produktów osobom z niepełnosprawnością. I kiedy mówię o tych produktach, to chodzi mi o to, że mamy tutaj na myśli zarówno architekturę, jak edukację. No i w zakres tego też wchodzi technologia. I o ile jeszcze parę lat temu uważaliśmy, że jesteśmy fajni dlatego, że przy jakimś budynku super designerskim dostawiamy gdzieś z boku rampę, dzięki której osoba na wózku inwalidzkim może podjechać sobie na parter, który jest po prostu wyżej, to takie myślenie Universal Design mówi nam, że już nie myślimy w ten sposób, ale budujemy od razu budynek z założeniem, że ta osoba na wózku będzie chciała do niego wjechać, więc zaczynamy od parteru i już potem na parterze na przykład jest winda, która nas przeniesie na kolejne poziomy. Także chodzi tutaj o to, żebyśmy osób niepełnosprawnych nie wrzucali do takiego trochę getta osób niepełnosprawnych, że jest osobna toaleta dla osoby na wózku, że jest osobna szkoła dla dziecka, które jest niewidome, tylko żeby mogli korzystać z tych samych usług, z tych samych budynków, czy z tych samych technologii, które są na co dzień wykorzystywane przez osoby, które nie mają takich samych ograniczeń jak one. I żeby wejść w temat, opowiem dzisiaj parę słów na temat normy WCAG, która jest skrótem od wyrażenia Web Content Accessibility Guidelines. I ta norma została stworzona przez organizację W3C, która jest na pewno znana z tego, że normatyzuje HTML-a, CSS. Ale w ramach tej organizacji pojawiła się też inicjatywa, która się nazywa Web Accessibility Initiative. I właśnie ta inicjatywa zajmuje się pisaniem tej normy i też aktualizacją co parę lat. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy dostępność jest takim tematem tylko i wyłącznie dla filantropów, to ja zawsze staram się spojrzeć też na osoby z niepełnosprawnością pod kątem liczb. I liczby mówią dosyć dużo. Na przykład jest nas na świecie mniej więcej 7,5 miliarda osób, z czego ponad miliard cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, czyli 1/7. A w ramach tego miliarda 285 milionów osób to są osoby, które cierpią na jakąś formę niepełnosprawności związanej ze wzrokiem. To są osoby niewidome lub niedowidzące. Inny temat, który na pewno będzie teraz z czasem coraz bardziej aktywnie brany na tapetę, to fakt, że do 2030 roku w Stanach 1/5 mieszkańców to będą osoby po 65 roku życia. Coraz więcej jest takich starzejących się społeczeństw, a pamiętajmy o tym, że to są już osoby, te, które właśnie będą w tym wieku, w 2030, to są dzisiejsi 50-kilkulatkowie, czyli to są osoby, które już jak najbardziej są ucyfryzowane, korzystają ze smartfonów, tabletów, laptopów i chcą z nich dalej korzystać. Także to też jest taki duży rynek, na którego potrzeby będzie można odpowiedzieć. A będziemy mogli odpowiedzieć, jeżeli nasze aplikacje będą dostępne. Wreszcie ostatni punkt, który często jest pomijany, a jak widzicie dotyczy sporej grupy osób. 1/12 mężczyzn i 1/200 kobiet statystycznie cierpią na jakąś formę daltonizmu. I to nie tylko znaczy, że widzą wszystko w szarości, ale mogą nie widzieć jakichś odcieni. Bardzo często to jest para kolorów czerwony i zielony. Jeżeli zdarza się Wam testować formularze, to wiecie, że kolor czerwony i zielony regularnie są używane do tego, aby przekazać jakąś informację użytkownikowi. I zaraz powiemy o tym, że niekoniecznie to powinno być jedyne źródło informacji.
Wreszcie pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, gdy myślimy o niepełnosprawności, to co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, że nie bierzmy pod uwagę tylko i wyłącznie osób z trwałą niepełnosprawnością, ale też z niepełnosprawnością tymczasową. Co to znaczy? Otóż może się wydarzyć, że w przypadku jakiegoś wypadku ktoś będzie musiał mieć amputowaną rękę, straci tę rękę i jej nie ma. To jest trwała niepełnosprawność. Ale może być też tak, że ta osoba będzie miała po prostu złamaną rękę i na kilka miesięcy czy tam tygodni wychodzi z pełnego obiegu jako zdrowa osoba, staje się tymczasowo niepełnosprawna. I te osoby, to też jest bardzo, bardzo spory procent naszych użytkowników, także warto brać ich pod uwagę. Jeżeli nie wiemy, od czego zacząć, to ja zawsze wychodzę z założenia, że dobrze jest zacząć od tego, co już ktoś zrobił. No i właśnie ta norma łykak jest takim dobrym punktem wyjścia. Ja opowiem o tych zasadach, które są używane w normie na poziomie 2.0, ale jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem tak głębiej, to warto pamiętać, że aktualnie jest taka aktualizacja wprowadzana i jesteśmy na takim przedsionku w normy 2.1. Także będą jeszcze dodatkowe punkty dodawane w nadchodzących miesiącach i warto sobie o nich poczytać. To, o czym powiemy dzisiaj, ta norma 2.0 zawiera się w normie 2.1. Czyli w normie 2.1 po prostu jest jeszcze więcej przykładów, stąd też nie będzie tak, że będziecie mieli jakąś nieaktualną wiedzę po tej prezentacji. Sama norma wydaje się jest bardzo krótka i prosta, bo struktura jest łatwa. Ona się dzieli na 4 zasady. W ramach tych zasad mamy wytyczne, jest ich 12 i w ramach tych wytycznych mamy 61 kryteriów sukcesu. To by się wydawało, że jest niewiele i faktycznie na pierwszy rzut oka to jest niewiele, ale żeby dogłębnie zrozumieć w ogóle działanie tych różnych kryteriów sukcesu, to warto przeczytać ją całą, a to już by było pewnie jakieś kilkaset stron. Natomiast na pewno jest co najmniej kilka trików, o których możemy powiedzieć dzisiaj, żebyście w ogóle wiedzieli, na co patrzeć. I co jest jeszcze ciekawe w tej normie, to fakt, że ona się dzieli na takie 3 priorytety. Jest priorytet taki najwyższy, najpilniejszy i to jest priorytet A. Później jest priorytet AA, to jest priorytet, który powinno się osiągnąć. Bardzo często jurysdykcje mówiące o tym, że łykak musi być zastosowany dla podmiotów publicznych, właśnie ograniczają te podmioty publiczne do normy AA, czyli muszą zarówno zachować zasady dotyczące priorytetu A, jak i AA. Natomiast ten priorytet trzeci jest w sumie najtrudniejszy do osiągnięcia i stąd też w sumie nie spotkałam się z tym, żeby jakaś organizacja wymagała użycia tych wytycznych, natomiast warto też w ogóle je znać, żeby wiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc o tym trzecim priorytecie. No to przejdźmy do zasad. Pierwsza zasada dotyczy percepcji. I tak jak zobaczycie na tym slajdzie, percepcja może być trochę zaburzona i obrazek nam się tutaj przekręca, tak percepcja naszych użytkowników też może być zaburzona i to pod różnymi względami. Pierwsze, co nam się pewnie kojarzy, to percepcja jest związana ze wzrokiem i to jest jak najbardziej okej, natomiast warto też pamiętać o osobach niesłyszących, bo u nich też percepcja jest zaburzona przez to, że nie docierają wszystkie informacje zmysłowe związane z dźwiękiem. I tak w ramach tego pierwszego punktu, tej pierwszej zasady, ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że wszystkie elementy wizualne na naszej stronie powinny posiadać tekst alternatywny. Czyli jeżeli dodajemy jakieś obrazki, to one powinny mieć alt tekst w HTML-u. A jeżeli nie mają, to screen reader nie przeczyta tej osobie, na przykład niewidomej, co właściwie dane pole przedstawia. Podobnie jeśli chodzi o elementy interfejsu. Jeżeli interfejs to jest przycisk, który w dodatku nie ma żadnego tekstu, tylko jakąś ikonkę i ta ikonka też nie ma żadnego alt tekstu, to osoba niewidoma nie będzie wiedziała, co ma kliknąć, bo screen reader przeczyta baton. No i właściwie nie wiadomo, co ten baton robi, a jeżeli tych batonów na stronie jest kilka, to już tym bardziej będzie to kłopotliwe. Także tekst alternatywny, bardzo, bardzo istotna rzecz, ale też powiedziałam, że w ramach percepcji mówimy o osobach niesłyszących i tutaj kłaniają się nam wszelkiego rodzaju napisy. Także jeżeli dodajemy filmy do aplikacji, to ważne jest, żeby one miały napisy i to by był poziom A, ten najniższy, najwyższy w znaczeniu najłatwiejszy.
najprostszy, najszybszy do osiągnięcia, żebyśmy do filmów dodawali napisy. Co ciekawe, myślę, że warto o tym pamiętać, osoba niesłysząca też nie ma tego kontekstu, który my mamy słysząc na przykład jakieś dźwięki w filmie. Także nie tylko dodajemy napisy mowy, ale też tego, co się wydarzy. Wyobraźcie sobie sytuację, że jakaś osoba niesłysząca ogląda sobie filmik, jest sielankowy widok na góry, zachodzące słońce, jakaś mgiełka przyjemna i nagle w tle słychać wystrzał z pistoletu i przeraźliwy krzyk. Jeżeli nie napiszemy osobie niesłyszącej, że tam był wystrzał z pistoletu i przeraźliwy krzyk, no to ona pozostanie z takim wrażeniem, że w zasadzie to bardzo sympatyczny, sielankowy filmik i nie zrozumie, dlaczego kolega obok zakrył sobie głowę poduszką, nie? To wyjaśnia, dlaczego jeszcze też trzeba ten kontekst dodatkowo dodawać. Jest ten poziom AA, trochę trudniejszy, który dotyczy wszelkiego rodzaju tekstów, które wrzucamy na żywo. I faktycznie w tekstach na żywo też możemy dodawać transkrypcje. W polskiej telewizji to się praktycznie nie wydarza, ale już na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli sobie włączycie BBC, to można sobie normalnie włączyć napisy, które są dodawane na żywo i jest przepisywane to, co się dzieje aktualnie na ekranie. I wreszcie ten trzeci, najbardziej skomplikowany element. Gdybyśmy chcieli być tacy super, hiper zgodni z normą Wycag na poziomie AAA, wtedy dodajemy tłumaczenie na język migowy. To wydaje się być alternatywą do napisów, ale chciałabym was uprzedzić, że nie do końca tak jest. Nie wszystkie osoby niesłyszące w Polsce znają polski język migowy. Nie wszystkie osoby niesłyszące w Polsce, które używają języka migowego, są biegłe w języku polskim. Mogą go znać na poziomie niewystarczającym, żeby zrozumieć bardzo skomplikowany tekst. Nie będę się tutaj zagłębiać w szczegóły, jakby co, to chętnie wyjaśnię, na czym to polega gdzieś tam później na przerwie. Kolejna rzecz związana z percepcją. To właśnie, o czym mówiliśmy w ramach kolorów, to, że nie powinniśmy przekazywać informacji li i jedynie za pomocą koloru, za pomocą kształtu, albo też za pomocą dźwięku. Gdybyśmy mieli jakiś błąd w aplikacji i on jedynie byłby przekazany za pomocą dźwięku skorelowanego z tym błędem, to osoba niesłysząca się o tym nie dowie, że się pojawił jakiś błąd. A jeśli przekażemy to za pomocą koloru, no to osoba, która nie widzi tego koloru, też nie będzie widziała, że coś jest nie tak. Takim standardowym błędem w aplikacjach, w formularzach jest sytuacja, kiedy przycisk jest nieaktywny, dopóki nie wypełnimy wszystkich pól i on pozostaje szary i na przykład w momencie, kiedy wypełnimy już wszystkie pola prawidłowe, to przycisk staje się, dajmy na to, zielony. I teraz jeżeli jakaś osoba widzi wszystko w odcieniach szarości, to, że przycisk nagle się zmienił, nic jej nie powie, więc ona będzie klikać w ten przycisk wysłania formularza i nie dostanie informacji zwrotnej, że na przykład jakieś pole nie zostało wypełnione. Innymi słowy, takie sprawianie, że przycisk jest nieaktywny i nie dawanie informacji zwrotnej użytkownikowi będzie sprawiało, że on będzie zgubiony i nie będzie wiedział, co się dzieje w aplikacji. I będzie mu się wydawało, że to po prostu aplikacja nie działa. Druga zasada dotyczy funkcjonalności. I kiedy mówimy o funkcjonalności, to ważne jest pamiętanie o nawigacji. Czyli każda osoba korzystająca z naszej aplikacji powinna mieć możliwość korzystania z klawiatury, żeby sobie po niej nawigować. Nie powinno być tak, że jeżeli sobie przeskakujemy tabulatorem po naszej aplikacji, to nie dochodzimy do jakichś odpowiednich pól, nie możemy jakiegoś pola odczytać albo go wybrać. Podobnie też w drugą stronę jest oczywiście, czyli aplikacja powinna być również nawigowalna za pomocą myszki, bo oczywiście są osoby, które znowu nie będą w stanie korzystać z klawiatury w codziennym użytkowaniu aplikacji. W ramach funkcjonalności ważne jest też to, żebyście zastanowili się nad tym, czy na waszych stronach można kontrolować czas, jeśli chodzi na przykład o czytanie tekstu. Bardzo modne jest, żeby na landing page'u wrzucać jakieś karuzelki, które się kręcą i których nie można przerwać. I to się wydaje ładne, to jest animacja, natomiast jeżeli ktoś cierpi z powodu tego, że jest niedowidzący, to będzie miał ten tekst bardzo powiększony. Jak będzie miał go bardzo powiększonego, to automatycznie będzie mu trudno w tym samym czasie przeczytać cały ten tekst, więc to jest bardzo frustrujące. Podobnie frustrujące to będzie dla wszystkich osób, które cierpią na dysleksję,
a jest ich wbrew pozorom całkiem sporo. I tym osobom też potrzeba trochę więcej czasu, żeby sobie przeczytały jakiś tekst. Także fajnie by było, jeżeli chcemy być zgodni z normą łykak, żeby właśnie dodawać taką możliwość zatrzymania tej karuzelki albo puszczenia jej. W ramach funkcjonalności też pamiętamy o osobach cierpiących na różne formy epilepsji. I tak, jeżeli mamy na stronie jakieś animacje, jakieś obrazy, które migają, to one nie powinny migać częściej niż 3 razy na sekundę, bo jeżeli to się będzie wydarzać częściej, to jest niebezpieczeństwo, że osoba chorująca na epilepsję po prostu dostanie z tego powodu ataku. Stąd też w ogóle najbardziej zdrową sytuacją by było, żeby tego typu animacje na przykład były wyświetlane po kliknięciu. To osoba, która jest na stronie, musi wyrazić na to zgodę. Jeżeli wiemy, że wyświetlamy takie elementy, które faktycznie mogą powodować atak padaczki, to dobrze jest też wyświetlić powiadomienie dla użytkownika gdzieś na przykład na początku przy wejściu na tą stronę. Na niektórych stronach amerykańskich faktycznie one się pojawiają, bo w Stanach norma łykak jest wykorzystywana w wielu miejscach. Przejdziemy do trzeciej zasady. Trzecia zasada dotyczy zrozumiałości. I w ramach tej zrozumiałości powiem w sumie o jednym elemencie, który dla mnie jest najbardziej ciekawy, to są formularze. Bo jeżeli testujemy aplikację, to w dużej mierze właśnie testujemy formularze wszelakie. Jeśli chodzi o formularze, to jak już powiedziałam, nie powinniśmy pozwalać na to, żeby informacja w formularzu była przekazywana tylko za pomocą koloru. Bo jeżeli wystąpił w formularzu błąd i pole błędne podkreślimy na czerwono, osoba, która nie widzi czerwonego koloru, nie zobaczy, że coś się zmieniło. Podobnie w ramach formularza warto jest pamiętać o tym, żeby wszystkie błędy, treści błędów nie wyświetlać na samej górze formularza. Bo jeżeli to zrobimy, to osoba, która jest niewidoma i korzysta ze screen readera, będzie musiała najpierw przesłuchać treść wszystkich błędów, zapamiętać, potem odszukać te pola w formularzu, gdzie to właściwie było. Jeżeli tych pól jest więcej niż 3, to zanim dojdzie do tego pierwszego błędu, to już zapomni, co było tym błędem numer 2 i numer 3. Także wszystkie błędy wyświetlamy przy polu, w których się faktycznie błąd jakiś pojawił. I też trzecia rzecz, która jest istotna, to fakt, że formularze dotyczące decyzji finansowych i prawnych powinny mieć na końcu swojej drogi podsumowanie. I to na pewno wam się bardzo dobrze kojarzy z wszystkich zakupów w sklepach i z wszystkich banków, jak robicie przelew. Przechodzicie przez cały formularz, a potem dostajecie podsumowanie, ustalacie, czy zgadzacie się z tym podsumowaniem, czy nie. Jak się zgadzacie, na przykład robicie przelew. A jak się okaże, że właśnie mieliście wysłać przelew na 1400 zł, a nie na 140, to możecie się cofnąć. I to jest zasada w normie na poziomie AA, czyli to, żeby można było spojrzeć na formularz i się wycofać z niego. Natomiast gdybyśmy chcieli być zgodni z normą AAA, tą najtrudniejszą, to powinniśmy tego typu trik zastosować w każdym formularzu, nie tylko tym dotyczącym decyzji finansowych czy prawnych. I wreszcie czwarta zasada w WCAG-u mówi o rzetelności. Rzetelność polega na tym, że powinniśmy mieć możliwość włączać technologie asystujące i za pomocą tych technologii korzystać ze strony. Żeby to zapewnić, żeby technologie asystujące dobrze działały, to ważne jest to, żeby HTML był dobrze pisany. Czyli wszelkie nawiasy zamykamy odpowiednio, start tags, end tags, muszą się pojawiać odpowiednie atrybuty, name, role, bo na przykład screen reader je odczyta. I wtedy użytkownik, który jest na przykład niewidomy, będzie mógł skorzystać z tej podpowiedzi. To, że na tym slajdzie tutaj pokazałam biletomat, to nie jest przypadek. Całkiem niedawno zwrócił na to moją uwagę jeden niewidomy, że biletomaty, które wydają się być czymś absolutnie fenomenalnym, bo gdy o 22 próbujemy kupić bilet i nie ma już żadnego otwartego kiosku, to one w gruncie rzeczy działają na niekorzyść właśnie osób z różnymi formami niepełnosprawności. Wynika to z tego, że wiadomo, że jak mamy biletomaty, to mamy trochę mniej tych kiosków, więc już nawet za dnia niekoniecznie kupujemy
kupimy bilet w kiosku, a osoba niewidoma z tego biletomatu nie skorzysta, bo ten ekran jest dotykowy, więc absolutnie nie ma szans. Zresztą ten biletomat, który tutaj jest przedstawiony, jest dodatkowo kłopotliwy, bo ekran ma bardzo wysoko i to jeszcze pod kątem. Czyli na przykład osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim również za dużo sobie z tym biletomatem nie poczyni. A podobnie osoba, która zakończyła wzrost mniej więcej na wysokości 1,10 m. Co pewnie zadajecie sobie takie pytanie teraz, czy w związku z tym należy zrobić kolejną checklistę i przechodzić po niej krok po kroku i to będzie straszne, frustrujące i bardzo dużo czasu zajmie. Zasadniczo, gdybyście tworzyli aplikację dla jakiegoś podmiotu publicznego, to uważam, że tak, bo to są wszystko normy, które ta aplikacja musi spełnić. Natomiast jeżeli chcecie po prostu też się poduczyć i zrozumieć to, co można zrobić w aplikacji, żeby ona była bardziej przyjazna dla użytkownika, zarazem też jakby nie generując jakichś dodatkowych kosztów, to polecam taką wersję na leniuszka. I wersja na leniuszka jest taka, że zaczynam od narzędzi, które istnieją i są darmowe, jest ich dużo. Ja wypisałam tutaj tylko 4, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. I te narzędzia oczywiście nie zawsze są idealne, one nie zautomatyzują nam wszystkich testów dotyczących dostępności, natomiast pokażą wam w ogóle, gdzie szukać. Na przykład wylistują wam wszystkie elementy strony, gdzie brakuje przy obrazkach alt tekstu. Wylistują wam pola, w których są błędy na przykład w tagach. Tego typu rzeczy będą wypisane za was i to automatycznie za pomocą jednego kliknięcia. Możecie się zastanawiać, czy ten temat w ogóle będzie nas dotyczył i kiedy. I prawda jest taka, że on już nas dotyczy, tylko na razie po prostu w bardzo okrojonej formie. W Stanach Zjednoczonych łykak musi być stosowany przez wszystkie podmioty publiczne, federalne, częściowo też podmioty prywatne. Nie pytajcie mnie, które, bo do tego jeszcze nie doszłam. Aktualnie nie mam żadnego projektu w Stanach, więc też nie miałam takiej potrzeby, ale doszłam faktycznie do tej informacji, że też część podmiotów publicznych, prywatnych musi się stosować do tej zasady. Nie zdziwiłabym się, gdyby to były na przykład podmioty, które w jakiś sposób czerpią dofinansowanie z budżetu. W Unii Europejskiej jako takiej też jest ustawa, która mówi o tym, czy dyrektywa, która mówi o tym, że musimy się stosować do normy łykak na poziomie podmiotów publicznych. Natomiast jest też przygotowywany szkic, który będzie dotyczył docelowo podmiotów prywatnych. Ponieważ jest to szkic, to trudno powiedzieć w jakim zakresie, ale już sam fakt, że to myślenie jest włączane, daje nam pewnie taką wskazówkę, że warto by było się przyjrzeć tej normie. Polska sama w sobie, poza tym, że oczywiście zgodna jest z jurysdykcją unijną, to gdyby nagle postanowiła, że z tej Unii wychodzi, też ma prawo, które każe podmiotom publicznym stosować się do normy łykak. No i wreszcie może się nam trafić klient, który chce korzystać z normy ISO 40500, jeśli się nie mylę, i ta norma też wymaga wykorzystania normy łykak. To byłoby tyle, co chciałam wam powiedzieć na temat normy. Jeżeli są pytania, to chętnie na nie odpowiem. Jeżeli nie ma, to mogę jeszcze kilka takich ciekawostek dopowiedzieć, które mam przygotowane na wszelki wypadek.